Panie Marszałku, rozumie Pan postępowanie rodziców z Białogardu, jeśli mówimy o szczepieniach i, i opiece nad dziećmi? Bo nie, to jest przykład drastyczny, który pokazuje, że rzeczywiście niektóre rodziny w sposób absolutny i kategoryczny nie chcą szczepić swoich tak, dzieci. Tak, to jest Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, takie zachowanie ekstremalne. No, w naszym życiu, w, w każdej dziedzinie mamy takie ekstrema no, i to... No, tego nie rozumiem. Jeśli pan pyta mnie, to nie rozumiem. Oczywiście usiadłbym z tymi rodzicami, przekonywał ich i starałbym, starałbym się, żeby zmienili zdanie, żeby jednak podali dziecko szczepieniu. Tym bardziej, że z tego co wiem, to dziecko urodziło się z niedowagą wcześniej, jak więc wymaga tym bardziej takiej i pielęgnacji i tych działań profilaktycznych. To jest zupełnie naturalne. Ja jestem zwolennikiem, zresztą to, to przynoszę również troszeczkę do polityki. Ja jestem zwolennikiem evidence-based medicine, czyli takiej medycyny, która jest oparta na faktach, dowodach i badaniach naukowych. I te, a, a jeszcze dokończę, panie redaktorze. A jeśli chodzi o szczepienia, jeśli chodzi o szczepionki, to jest to, jest to fragment medycyny, jest to fragment działa, działa, działania lekarzy, który został naj, najbardziej i naj, najwnikliwiej zbadany. Te szczepionki przechodzą niezliczoną ilość badań. Oczywiście, tak jak w każdej dziedzinie życia, tak jak w, w chirurgii, tak jak przy podaniu każdego leku mogą się zdarzyć i zdarzają się jakieś powikłania, jakieś sensacje, ale to są bardzo skrajne sytuacje. To może hmm. trzeba wprowadzić nakaz szczepień, hmm. Tych absolutnie potrzebnych, to jest, Ale to, no, to jest potrzebne i one powinny być bez, bez, ale, ale panie redaktorze, no tak jest. Na przykład w Stanach Zjednoczonych nie przyjmie się na uczelnie młodych ludzi, jeśli są nieszczepieni. I ja uważam, że tak powinno być również w Polsce. Dlaczego? No dlatego, że no tak jak pan mówi, znaczy mamy się zarażać, mamy chorować. No nie, no walczymy z chorobami. Jeśli, u, e, jeśli na przykład słyszę, słyszę takie głosy, czy słyszę no, dane, które mówią o tym, że w krajach skandynawskich zlikwidowań to nie ma problemu z chorobą Down'a. No nie ma, bo dlatego, że te dzieci, biedne dzieci, zabija się, prawda? A, ale zaczyna być problem inny, bo tam no właśnie te lobby takie i te, te, ta moda antyszczepionkowa jest bardzo intensywna i tam choroby, choroby zakaźne. Ja, jak patrzę na te dzieci piękne i takie pełne miłości z Down'em no i sobie uświadamiam, że e, gdzie indziej są zabijane, to cieszę się, że w Polsce właśnie tego się nie robi. Cieszę się, że w Polsce również to jest ważne i też powiem o tym, że jako jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie i na świecie, razem ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie operuje się skomplikowane wady serca u dzieci, bo w innych krajach te dzieci są po prostu zabijane, yy, sobie aborcjonowane i yy, nie przychodzą na świat. A my, nasi kardiochirurdzy, wspaniali, piękni, dziękuję im za, za ten wielki wysiłek i, i wielki trud, i ratowanie dzieci, ratują i są wśród nas, uśmiechają się i żyją. I to też jest takie memento dla tych wszystkich, którzy no, walczą o rozszerzenie możliwości aborcji. To, to jest temat, o którym mógłbym wiele mówić. Ale wrócę do polityki, jeśli pan pozwoli. Bardzo bo choćby, jestem obóz władzy, nie wiem, jak zaprzeczyć, to jednak Polacy widzą, że jest jakieś zwarcie, że jest jakieś iskrzenie w koalicji w ostatnich dniach sporo takich rzeczy też dowodzi, że ta teza jest prawdziwa. Nie sądzi pan, że Polacy nie lubią wojny na górze? Ale czy... I czy takie zachowanie może doprowadzić dzisiejszą koalicję w niedługim czasie, ale do ław opozycji? Panie redaktorze, szanowni państwo, Polacy wiedzą o tym, że wojny na górze źle się kończą i my politycy też wiemy, że żadnej wojny nie ma i nie chcemy wojny. I jeśli, a, to, że mamy różnicę zdań, jest zupełnie naturalne, normalne i po prostu trzeba z tego wyjść. Ja nawet bym nie nazwał, chciałem już powiedzieć słowo, które mogłoby być wykorzystywane. Nie ma żadnego kryzysu, absolutnie nie ma kryzysu. Jest po prostu różnica zdań, czy była różnica Ale coraz większa sprawa z wicepremierem Gowinem, prawda? Marszałek nie, Sejmu kto? powiedział, że Absolutnie, to są dla PIS-u projekty nie do przyjęcia. To yeah, ja ja później czyta, czytałem, czytałem dzisiejszy wywiad z panem premierem Gowinem i m, mówił o swoich konsultacjach, o tym, że przedstawił klubom, że przedstawił również członkom Komisji Nauki Szkolnej. Ale już Kaczyńskiemu, wiedzą, nie wszyscy. Dobrze, że tak. do nie przedstawił panu, panu Ryszardowi, czy Ryszardowi Terleckiemu, ale tutaj się też porozumiemy, panie, panie redaktorze też szkolnictwo wyższe wymaga reformy i też przecież no, nasze uczelnie nie, nie, no, brakuje w rankingach tych najlepszych uczelni polskich uczelni no musimy być pań... jesteśmy państwem jesteśmy, kra... jesteśmy no dobrze, polakami spór... bardzo ambitni więc chcemy, żeby te uczelnie i też minister Gowin, czy premier Gowin również powiedział, bo takie były zarzuty czy takie, takie niebezpieczeństwo, że te mniejsze uczelnie e, 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 peryferyjne, pr, 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 w, ma, w mniejszych miejscowościach będą niedofinansowane Będą, one też będą funkcjonować, także. A spory ustawy bardzo dotyczące zmiany w sądach. Bo to jest wyraźny spór między co najmniej płacem prezydenckim a nowogrodzką albo niektórymi politykami. Ale to jest różnica zdań i ta różnica zdań musi być wyjaśniona jest wyjaśniana. Wczorajsza rozmowa pana prezesa z panem e, prezydentem e, widać, że posuwa nas ku rozwiązaniu tego problemu. Ja jestem optymistą i wierzę w to, że e, w krótkim czasie uda nam się tak ustalić. tą osobą w polityce, która w tej sprawie ma najwięcej do powiedzenia albo która najwięcej kłód pod nogi rzuca. Nie no to, to Panie redaktorze, jest normalna e, debata, dyskusja. I myślę, że z takiej dobrej debaty wyłoni się dobry projekt. Ja pytałem o to spotkanie z ministrem sprawiedliwości wczoraj po południu mm -hmm, prezesa mm -hmm. Kaczyńskiego, bo profesor Królikowski rano powiedział coś takiego. E Pan prokurator generalny chciał mieć przemożny wpływ na Sąd Najwyższy, na te ustawy, które pozwalałyby mu palcem stworzyć skład kadrowy Sądu Najwyższego. Pan prezydent na to się nie zgodził. Emocje są rzeczą ludzką z końcówką. Zgadzam się, bo emocje są rzecz, rzecz, się rzeczą, emocje? rzeczą ludzką. Wszyscy, minister ale, nie, sprawiedliwości. Ale, ale wszyscy mają w pewnym momencie dyskusji, debaty no pojawiają się emocje. Warto też, warto też emocje obniżyć i warto do, wsiadać pytanie, do stołu, pytanie, rozmawiać. Kto, będzie, kto pierwszy raz, pierwszy krok w tył zrobi? Czy prezydent, czy minister ale tu, nie sprawiedliwości? O krok, ale tu nie chodzi o krok w tył. Tu chodzi o to, żeby się porozumieć i o to, żebyśmy zrobili dobre ustawy. Ja jestem optymistą i widzę i, to, i true error. Panie redaktorze, teraz trochę zaprzeczę sobie, bo powiedziałem, że powinno się to wszystko, co się dzieje w, w polityce, co się dzieje w medycynie, opierać na faktach, na dowodach, ale też intuicji, prawda? Zresztą jako lekarz no, czasami musiałem podejmować jakieś intuicyjne decyzje, raczej dodając jeszcze intuicję. No więc intuicyjnie czuję, no, że jesteśmy bardzo blisko rozwiązania. A ja intuicyjnie czuję, że to jest spór Ministra Sprawiedliwości z prezydentem. Być może dwóch polityków, być może dwóch polityków, samców alfa, być może dwóch różnych koncepcji wizji. Zmian. Ale można dojść do porozumienia i jestem przekonany, że do tego porozumienia dojdziemy. To zmienimy temat, Panie Marszałku. Ostatnio Pan bardzo mocno krytykował Hanne Gronkiewicz walc w kontekście tej kary, która została nałożona i tej ściągnięcia z jej prywatnego konta tych pieniędzy. To jest dowód na to, że myśli Pan bardzo poważnie o starcie w wyborach samorządowych na fotel prezydenta Warszawy. Panie redaktorze, ja krytykuję wszystko to, co jest w Polsce przejawem jakiejś arogancji, nieuczciwości, nierzetelności. No bo wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeśli, jeśli pojadę z samochodem zbyt szybko, to ja płacę mandat. Nie, nie wchodzę w debaty, w dyskusję. No, zrobiłem przekroczenie, płacę mandat. Każdemu Mam kilka takich zdarzyło, mandatów, tak. które zapłaciłem. Osta, ostatnio nie płacę i, i, i chyba jestem ostrożniejszy, jeżdżąc samochodem. Ale musimy być wszyscy jednak równo traktowani przez prawo i tu równo traktować prawo. Ale wrócę do pytania pana przyszłe zamiary. Nie, ja nie mam... Ja, panie redaktorze, ja, moim głównym zamiarem jest to, żeby być aktywnym w polityce. Czy to będzie miejsce to, które mam w tej chwili, czy jakieś inne. Ja no, jestem do tego, żeby... Tylko, że w mediach pojawia się pana nazwisko. Ja wiem, że się pojawia, bo autentycznie jestem brany pod uwagę jako jeden z kandydatów na... kandydata w wyścigu... A, e, prezydenta, do, do prezydenta Warszawy. Urodziłem się w Warszawie, chodziłem do szkoły, skończyłem studia, tu jest moja rodzina. No, tutaj jestem bardzo związany z Warszawą i emocjonalnie, i uczuciowo, i, i patrzę na Warszawę, czuję, czuję to Pojawiło tak, się to że... nazwisko, bo pan tak by chciał, czy prezes tak by chciał? E, a to, to, to my... tutaj to nie jest kwestia chęci, to jest kwestia przede wszystkim, przede wszystkim takiego porozumienia się w gronie ścisłego kierownictwa państw. I podjęcie decyzji, ale ja jestem gotowy do tego, żeby, jeśli taka decyzja zapadnie, startować. A kiedy zapadnie, kto ją podejmie? E, a to my podejmiemy właśnie w ścisłym kierownictwie partii, później komitet polityczny, no będziemy wybierać również prezydentów czy kandydatów. Nie będziemy wybierać prezydenta. Będą prawe wybory? Prawo chyba nie, nie mówiliśmy. Myślę, że kiedyś była taka koncepcja. Bo też Patrzyliśmy na różne sytuacje, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no bo obserwujemy te kampanie wyborcze we wszystkich krajach. No teraz obserwujemy to, co się dzieje za zachodnią granicą, bo przecież jutro wybory w Niemczech, więc też to obserwujemy. Jeśli politycy mówią, że nie patrzą na sondaże i nie patrzą, jak nie prowadzą to wybory, to, to nieprawda. No, bardzo bardzo wnikliwie analizujemy. Marszałkow, co pan by zmienił w tam, Warszawie? Jako warszawik, jako osoba, która myśli poważnie o kandydowaniu. E, no, bardzo duża. Nie, nie chciałbym w tej chwili wygłaszać manifestacji. No, ale to będzie rewolucja? Czy to będą spokojnie? Nie, nie, na pewno żadna rewolucja. Na pewno nie, bo w Warszawie wiele rzeczy dzieje się dobrze. A, a wiele trzeba zmienić. Także no to, to co tutaj... trzeba zmienić, bo Warszawiacy, jeśli nas słuchają, to. Ja, myślę, pewno... ja, ja myślę tak, że przede wszystkim trzeba, z, trzeba określić. Wizję rozwoju Warszawy. Co mnie niepokoi, to było takie dziwne, że był taki duży opór. W chwili, kiedy przedstawiliśmy projekt ustawy metropolitarnej. I to nie chodzi o szczegóły tej ustawy. Którą platforma też kiedyś może, opracowywała i była za ale te no, te więc właśnie, się no Więc Warszawa powinna być metropolią, powinna być wielkim miastem, miastem takim dumnym w Europie, współpracującym, ale też konkur, konkurującym z innymi miastami, stolicami Europy. Chciałbym, żeby Warszawa była na mapie Europy takim bardzo ważnym. No to już chyba się ważną. Dzieje. Tak, ale, ale jeszcze brakuje. No, panie redaktorze, no przecież jako szef kampanii wyborczej w 2015 roku miałem problem bardzo poważny ze znalezieniem sali, w której moglibyśmy zrobić konwencję z prawdziwego zdarzenia. Zrobiliśmy konwencję, świetną pana prezydenta Andrzeja Dudy, w marcu, w lutym chyba, 2015 roku, ale przyjechali ludzie, nie mogli wejść, bo sala jest za mała. No więc, no, byłem ja, ja ja tak. teraz na meczu Polska-Serbia w siatkówkę, to byłem na stadionie dziesięciolecia. No pięknie, ładnie, miło, ale, ale, ale to nie jest atmosfera i to nie jest dobre miejsce do rozgrywania. Wielu warszawieków ma problem z parkowaniem. Bo oczywiście się błazę stolicy a mam, chcą mam wyrzucić mam samochody też, z centrum, mam, pan też ja, by wyrzucił czy nie? Ja, ja mam jeszcze inne. Znaczy, wyrzucić to może nie, ale ograniczyć te stare samochody, które są, to tak jak jest w innych. EU. Jeżdżę sporo po świecie i rozmawiam już z prezydentami, rozmawiam z prezydentami stolic i też spoglądam na ich rozwiązania. Są bardzo ciekawe propozycje też budowy parkingów podziemnych. No tego brakuje. No, tak, no, można byłoby zrobić. Od ich... 25 lat. Zde... Każdy prezydent stolicowy no, swoje parkingi podziemne. No, ale nie, 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 ale ja nie, ja, panie redaktorze, rozmawiamy bardzo luźno, i to nie jest absolutnie moja ani deklaracja. Ani obietnica. Ja tylko mówię, rozmawiamy bardzo luźnie o tym. Pan jest Warszawiakiem. Ja się czuję też warszawiakiem, więc sobie i tak rozmawiamy jak Warszawiak z Warszawiakiem, tak ale, ale nie rozmawiam pytanie. jako kandydat, a pan potencjalny wyborca, bo nie chcę pana przekonywać. Centrum o... Las zwierzowców czy nie, bo ta sprawa też ostatnio wzbudziła wiele emocji na, na Radzie Gminy Centrum. Niektórzy byli przeciw ja byłby, ja, to, to, znaczy, to, znaczy, to znaczy tak, ja byłbym za. Ja byłbym za, bo chciałbym, żeby Warszawa była piękna. Ja pamiętam ten obraz Warszawy. Znaczy, ten obraz Warszawy, kiedy przyjeżdżałem z wakacji i jechałem pociągiem, i tak się wyglądało, i czekało się na widok Pałacu Kultury. no Ja bym chciał, żebyśmy czekali na inny widok Jednak takiego, takiej metropolii. Już w tej chwili jest inaczej. Jest dużo tych wieżowców, sporo wieżowców. Warszawa wygląda e, ba, e, bardzo interesująco, a ja bym musiał, żeby wyglądała imponująco. Pałac saski odbudować? No tutaj to pan już mnie wyprzedził. <laughs> tak. Ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem to jeśli zostanę tym kandydatem na prezydenta, to miał być to jeden, no troszeczkę pan mnie wyprzedził, tak, pra, tak bardzo bym chciał odbudować. Rozmawiałem już z wieloma osobami, na ten temat wszyscy entuzjastycznie do tego podchodzą. Bardzo bym chciał, żeby doszło do... To już do ostatnie pytanie w tej staje. kwestii. Więcej mostów czy więcej metra? I jednego i drugiego, panie redaktorze. I więcej metra i więcej mostów. Brakuje tych mostów. No przecież to jest, to jest wąskie gardło dla warszawiaków przemieszczających się z jednej strony na drugą. E, także na pewno i Mosty i na pewno metro. Panie Marszałku, Pan podważa ostatnio e, termin referendum konstytucyjnego, których prezydent chce zaproponować, 11 listopada w przyszłym roku, ale rozumiem, że to nie jest tak, że pan zupełnie jest przeciwnikiem tego typu e, pytań, prawda? Tutaj, Panie Redaktorze, z kolei w, w, w tej kwestii Senat, który podejmuje ostateczną decyzję, nie ma możliwości zmiany ani terminu, ani pytań. I my tylko mówimy, albo tak. Albo nie. Tak było w e, przypadku, kiedy pan prezydent e, Świętej Pamięci Lech Kaczyński e, zwracał się do Senatu z prośbą o przeprowadzenie referendum w sprawie, e, w sprawie e, prywatyzacji szpitali. Pamiętam, że to wtedy prezentował pana prezydenta Andrzej Luda. To on wtedy e, 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 nie zgodził się pan marszałek Borusewicz na prezentowanie tego przez pana profesora Zbigniewa Religę. A więc to Andrzej Duda przedstawiał. Wtedy nie było zgody, a później była zgoda na przeprowadzenie referendum, które zaproponował pan Bronisław Komorowski. No, niestety fatalne, fatalna propozycja, fatalny termin. Kompromitacja demokracji, kompromitacja referendum również, prawda? Ja muszę powiedzieć, że podchodzę do referendum, podchodziłem kiedyś z wielkim entuzjazmem. W tej chwili mam ten entuzjazm i opadł, no bo jeżeli poszło do referendum 7,7%, ,7%, w tym byli również politycy Prawa i to Sprawiedliwości. Ale dzisiaj jest no, przygotowany grunt pod to referendum. No, A jest, chcesz, ale konstytucja jest konstytucja jest czymś, co może rozpalić się. Jest wola. na pewno, ale czy do 50%, czy do 40%. No ja bym chciał, żeby takie referendum było takim autentycznym świętem czyli, czyli demokracji. Biegłem teraz w biegu takim, jest organizowany bieg 100 biegów na stulecie. No, no i, i, i uczestniczy z tego biegą Niech pan zrobi wszystko, żeby nie było referendum i nie było wyborów 11 listopada, bo my wszyscy chcemy pobiec. I faktycznie I co, nie jest tak. Nie będzie tego referendum? Ja nie wiem, czy ja tak zrobię. Będę rozmawiał. Jest potrzebny dialog, będziemy rozmawiać. Jest bardzo wiele głosów krytycznych, ale są też głosy, które patrzą na to entuzjastycznie. Będziemy na pewno rozmawiali z Panem Prezydentem, ten dialog będzie i to, 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 już ostatnie to, to pytanie. mogę państwu zagwarantować. Jeśli pojawi się takie pytanie w tym referendum, żeby senat zastąpić tak zwaną izbą samorządową? To będę przeciwko. Ja uważam, że Senat taki, w takiej formie, być może z większymi uprawnieniami jeszcze rozszerzonymi, jest absolutnie potrzebny. Mam tutaj bardzo wiele dowodów na to, że Senat wprowadził wiele poprawek, a poza tym pracuje... Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, to pytanie często się pojawia i często mm, również politycy. To jest takie troszeczkę... No, nie chcę nazywać populistyczne, bo to też nie lubię tego określenia, ale takie nośne hasło. No, jak ktoś likwiduje jakieś wydatki budżetowe, to zawsze jest to społecznie mile odbierane. E, natomiast Senat ma taką rolę swoją i przypisaną może nieustawowo. Bardzo bym chciał, żeby w Konstytucji był taki zapis, właśnie, że to Senat sprawuje piecze opiekę nad Polonią, Polakami mieszkającymi za granicą. 16-20 milionów ludzi rozsianych po całym świecie. Gdyby Senat zajmował się tylko i wyłącznie tą pracą, współpracą z Polonią, to mamy pracę na 24 godziny na dobę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo. dziękuję, na to dziękuję naszym gościem. Dobrego dnia. Również do...